dobry kochani, witam wszystkich wielbicieli kart i wszystkich zainteresowanych taliami. Nie tylko tarota, ale też wyroczni i innymi. Akurat zachwyciła mnie talia wyroczni Tao, więc ją mam. Jest to talia, która została wykreowana przez tego samego artystę, ilustrację, który zrobił do Osho takiej talii tarota, ilustracje też, więc no warte to jest posiadania, czy przynajmniej zobaczenia. Mam też książkę na temat właśnie I Ching, więc no jakby jest to temat taki dosyć mi bliski, może nie do końca, ponieważ ja nie jestem żadnym specjalistą od I Ching, natomiast chciałabym. I tutaj mamy ilustrowaną talię z nowym podejściem do I Ching. I autorką jest Madeva Padma. 64 karty z książeczką. I tutaj właśnie to jest od kreatora, czyli od twórcy Osho Zen Tarot. Tak jak mówiłam. Kto to wydał? Ha. Wygląda, że St. Martin's Press. Jest ta talia dostępna. Można ją kupić na Amazonie, czy na pewno tu w Anglii. Bardzo zainteresowała mnie ta talia, ponieważ tak jak mówiłam wcześniej, kupiłam i książkę, i miałam taki pomysł, żeby zgłębić trochę. Zresztą troszeczkę słuchałam i się interesowałam I Ching, natomiast ze względu na brak czasu, oczywiście, nie wszystko jest możliwe. Tak jak widzicie, pudełko jest normalnym pudełkiem, bardzo ładnie ilustrowanym. W środku jest coś takiego plastikowego, co trzyma karty, ale można je łatwo wyjąć, więc jest to w porządku. To jest właśnie takie coś, to tak jakby plastikowe, za dużo plastiku, ale no cóż, może zaczniemy pakować inaczej, to wtedy będziemy mieli czystsze powietrze, czystą ziemię, ale do tego to chyba jeszcze trzeba dorosnąć. W każdym razie to jest książeczka do tej talii, Madeva Padma, autorka, tak jak mówiłam. Książeczka nie ma kolorowych obrazków, ma czarno-białe. O, tak w słońcu będzie lepiej. I z dedykacją dla swojej córki Tiki i dla wszystkich córek i synów, proszę, jak pięknie. I teraz to było wydane w 2002, pierwsze wydanie, 2000, nie wiem czy to widać, bo tutaj mi słońce świeci. 2002 we wrześniu. No i tutaj mamy też, że dla Osho w wielkiej, głębokiej wdzięczności. Co tutaj mamy w środku, w tej książeczce? Mamy jakieś właśnie podziękowania, wstęp, więcej wstępu, trochę o kartach i potem, co to jest oktagon symbol, co to jest Tao, dynamiki Yang i Yin, consulting the Tao Oracle, czyli zagłębianie się, w jaki sposób czytać, w jaki sposób mieć dostęp do zmian. 64 aspekty Tao Oracle, czyli mamy dalej tej wyroczni wszystkie karty po kolei. Potem są rozkłady i o autorce. Więc książeczka wygląda na bardzo bogatą i na pewno taka jest. Chcę tu zobaczyć te rozkłady. Dużo jest, 270. O, tutaj gdzieś powinno się to skończyć. To nie jest opinia żadna moja, tylko to jest moje pierwsze spotkanie z tą talią. Więc jakby nie do końca jeszcze wiem, co tutaj jest. Tutaj jest jakieś zdanie od Osho.
5 elementów, taki rozkład. I tutaj mamy drewno, wodę, metal, ziemię i ogień. Aha, i może to iść w tym kierunku właśnie, a nie w tym. Czyli zgodnie ze wskazówkami zegara, tak jak się przesuwają. Tu są opisy tego. Tutaj jest perła mądrości. I mamy karty, które się rozkłada na dwie części. Tutaj widzę, z jednej części jest jedna karta, a z tej części są dwie w tym rozkładzie. Zapoznam się z tym bliżej. To jest alchemia. To jest na temat relacji. Można rozkład zrobić na temat związków. Bardzo ciekawe. Zresztą tutaj jest o autorce. Co ciekawe, tutaj widzę polskie nazwisko, ponieważ pisze, że Padma, czyli autorka, żyje z Ashika, Marek Ostapkowicz. Marek Ostapkowicz brzmi jak Polak, pan. Ona maluje i rzeźbi w kamieniu i ma studio w Australii. A czasami też część roku spędza w Vancouver w Kanadzie i Fairfax w Kalifornii. Można więcej znaleźć na temat tej talii www.taooracle.com. No dobrze, nie będę tu dłużej spędzać czasu na tej książeczce, bo jeśli ktoś będzie zainteresowany, to sobie po prostu tą talię może kupić. Ale na pewno trzeba zapoznać się z tymi symbolami, co oznacza kolor, też biały, czerwony, niebieski, ciemnozielony, czarny i tak dalej. I to do tego wszystkiego są symbole, więc jeżeli będziemy oglądać tą talię, to warto pewnie mieć tą stronę otwartą. Zobaczymy. Na razie ją położę tutaj z boku. Nie chcę jej tak do końca zginać. Nie chcę być sama z siebie otwarta. Zobaczmy teraz karty. Jak one wyglądają, jakie mają kolory, co na nich jest. Więc tak, na tych rewersach mamy symbol yin yang, mamy kolory te, o których mówiłam, czyli biały, czerwony, czarny, żółty i tak dalej. Może tu zbliżę do kamery. I są też symbole, tak jakby wody, powietrza, ognia, jest piorun, tak jakby błyskawica. Jest kwadrat. One wszystkie oznaczają coś. Na przykład koło ma kolor biały i oznacza ojca. Między innymi. Jest tego więcej tutaj z każdym symbolem łączy się więcej słów kluczowych. No dobrze, jest to jakby rodzaj otwierającego się koła czy kwiat, tak jakby był to kwiat, który otwiera się ze środka i rozprzestrzenia. Oprócz tego mamy wszystkie tutaj te symbole I Ching. No dobrze, i zobaczmy od początku, jak to wygląda każda karta. Tutaj mamy kreatywność. I tak, każda karta ma u góry symbol i kolor. Tutaj oczywiście mamy ten obraz, który jest obrazem wizualnym, czyli widzimy symbolikę, mamy w tej chwili dłoń. Natomiast tutaj niżej mamy nazwę, kreatywność. I to jest aktywność, czyli yang, to jest moc, to jest dynamika, inspiracja, to jest niebo, masculinity, czyli to jest taka męskość i autorytet, czyli ojciec. I są tutaj dwa kółka, tak jak mówiłam, w tej książeczce jest pokazana ta symbolika. Mamy tutaj koło, czyli ziemia, tak? Nie, co to jest? Muszę zobaczyć, co oznacza, jaki żywioł oznacza ten symbol koła. Tak właśnie się chciałam tutaj
zaznajomić, żeby coś móc powiedzieć na ten temat. Na pewno połączone jest to, te dwa okręgi połączone są z diagramem. Trzy solidne linie, tak? Jedna pod drugą. Tu trochę jest zagięta ta karta, ale to nic nie szkodzi. I to jest wczesna zima. Tutaj mamy właściwie pokazane, tak jakby na szybie były pierwsze oznaki takiego przymrozku. I to oznacza też rozwój, transformację i śmierć. Związany tutaj z tym, z tą kartą jest koń. Przynajmniej tak jest to związane z tym okręgiem, tak? Więc tutaj możemy w ten sposób to sobie zobaczyć. Nie będę każdej karty w ten sposób omawiać, tylko chcę pokazać. Jeszcze zobaczmy, jak to jest opisane tutaj. Może tutaj mamy tą kartę. Jak widzicie, jest tutaj troszeczkę napisane na ten temat. No nawet sporo. Muszę odsłonić okno. Nawet sporo jest napisane i jest wyjaśnienie. I teraz tak, co się zmienia? Poczekaj, nic nie rób. Cierpliwie przygotuj się na to, co nowe przychodzi. I to przyniesie zrozumienie, większy wzrost zrozumienia. I teraz te linie, co oznaczają? Linia druga, linia trzecia, linia czwarta. I też piąta jest i tak dalej. No, bardzo dobrze napisana książeczka, ponieważ z tego można rzeczywiście zrozumieć, o co chodzi w tych kartach i w symbolice też. Dobrze, na ten moment zamkniemy. To będzie tyle z książeczką. To będzie teraz pierwsze wrażenie, ilustracje. Symbole. Może zniżę trochę kamerę, żeby było wygodniej i widać, żeby było lepiej. Z wrażenia, aż kamerę wyłączyłam. No dobrze, czyli mamy te karty. Może w ten sposób będzie... Nie, tak jest lepiej. Czyli pierwsza karta za nami. Tutaj już mamy kolor czarny i mamy... otrzymywanie, tak? Czyli to tak, tą miękkość, to kobiece widzicie, łono i od razu widać, że to jest yin. I mamy te dwa kwadraty tutaj i linie przerywane, tak? Czyli to jest ta miękkość. Jest tutaj pokazana tak jakby czakra serca i cała kobiecość ujęta. Piękne kolory tutaj są, bardzo soczyste. Tutaj mamy problemy w początkach, czyli takie trudne początki. To są takie zwątpienia i taki strach, dziwność. I tutaj symbolika, widzę, że jest ten jak gdyby znak pioruna i woda. I mamy u góry czerwony i niebieski, czyli będzie to woda i ogień. Tak przynajmniej ja to czuję. Z jaja wykluwa się tutaj człowiek. To jest duża rzecz, jak życie się zaczyna. Tutaj mamy tak jakby głupca troszeczkę. Bo to jest taka młodzieńcza niefrasobliwość. No i takie balansowanie na linii. Właściwie mogę wszystko. Tak, to przynajmniej widać. Kolory są zielony i niebieski. No, trzeba będzie się troszeczkę tutaj z tym zapoznać w miarę możliwości i czasu, który mam. Tutaj jest oczekiwanie i widzimy kobietę w ciąży. I to w już takiej zaawansowanej ciąży i księżyc i no... konflikt. Konflikt i tak jakby dwie wieże na siebie opadały. To może być się też jakaś agresja, strach. No takie
dymiące głowy, jak widzimy. Świetnie przedstawiony konflikt. Każdy ma swoją rację. Tutaj dyscyplina, czyli takiego chińskiego mamy wojownika, który właściwie ćwiczy. Ma piękne mięśnie, bo tak wygląda, że ma właśnie wypracowane. I mamy tutaj ten kwadrat, czyli męskość, tak, i wodę. Ciekawy układ I Ching. Zobaczmy dalej. Tutaj trzymanie się razem i mamy ławicę ryb. Bardzo ładne kolory. Ryby są przekolorowe. Tutaj jest taka cierpliwość, taka moc w małych rzeczach, czyli taki pająk potrafi upleść taką cierpliwie taką sieć i złapać sobie coś na pewno. To takie bycie wystarczającym dla siebie, posiadanie wszystkiego tego, czego potrzebuje, żeby sobie móc na przykład obiadek jakiś złowić tutaj. No i znowu mamy taką nić, czy taką linę nad jakimś morzem. I to jest bycie uważnym i takie skupionym na sobie. I takie podążanie bardzo uważnie bardzo, tak jak tu w książce jednej, Cud uważności, napisał mnich buddyjski. Krok za krokiem. I to jest też takie bycie responsible, czyli takie bycie odpowiedzialnym za siebie i za to, gdzie się idzie. Pokój. No i widać ten pokój, harmonię, balans. Jest przepiękna sceneria za oknem i można do tego wyjść. Jest takie poczucie dobrostanu, dobrego samopoczucia. Poczucie dobrego samopoczucia. No, zabrzmiało to dobrze. To jest zamrożenie. To jest taka stagnacja. Tutaj mamy zimę i takie mamy osoby, które są właściwie odwrócone do siebie plecami i zamrożone. Nie ufają. A tutaj z kolei mamy companionship, czyli takie... z tej strony będzie lepiej widać. Companionship, czyli takie towarzystwo, takie towarzyszenie sobie nawzajem, przyjaźń, wzajemny respekt. Tutaj jest prosperity, czyli mamy bogactwo i złotego Buddę. To jest dobra fortuna, sukces. Materialne dobrodziejstwa. To taka przyzwoitość, takie cieszenie się z natury. Bycie takim naturalnym w połączeniu ze sobą, z naturą, z ziemią, z kwiatami. Tu jest entuzjazm, czyli radość życia, tak? Taka ekspresja siebie, takie pokazywanie swojego sukcesu, dzielenie się różnymi talentami. Bardzo ładna karta. Podążanie. To jest lojalność wobec drugiego człowieka. To jest takie adaptowanie się, współpraca. Można liczyć jeden na drugiego. Tu widzimy te takie chińskie kobiety ubrane w stroje takie właśnie tradycyjne. One się wspierają w tym, kim są.
i dokąd idą. Tutaj mamy praca, która została właściwie spoiled, czyli taka nienagrodzona. I tutaj to jest jakieś uzdrawianie, to jest poprawianie wcześniejszych pomyłek, czyli ktoś tutaj próbował zasadzić sobie to drzewo i mu się nie udało kilka razy. I to jest czyszczenie korupcji i wprowadzanie z powrotem takiego balansu, tak? Czyli taki akt zasadzenia drzewka mówi o tym, że zaczynam na nowo, wprowadzam zmiany, które pozwolą mi utrzymać równowagę. Tutaj mamy approach, czyli takie podchodzenie do takiego nowego czegoś, takiego ciepła, prosperity, czyli takiego dobrobytu. Jakaś nadzieja tutaj jest na wiosnę. Wygląda bardzo wiosennie ta karta. Tutaj mamy contemplation, czyli kontemplację, takie bycie w naturze, w cieniu. Chyba to słońce tu trochę przeszkadza, tak mi się wydaje. Takie bycie w cieniu. Oddzielenie się, pójście w samotność tutaj. Co widać? To jest jakieś przebicie się przez coś, takie podjęcie jakiejś akcji, wprowadzenie porządku z powrotem. I tu widzimy jakiegoś smoka, przynajmniej tak mi się kojarzy. Jakiś bałagan tam był. Tu łaska, jakaś, jak gdyby patrzymy na tą kartę i tu dla mnie to się kojarzy właśnie z taką wschodnią suknią, taką poskładaną, takie symbole tutaj piękna, elegancji, jakby torebka albo suknia, albo kimono, coś takiego, chociaż to nie ma związku chyba z Japonią, natomiast chińskie kobiety też noszą takie właśnie bardzo poukładane suknie. Tu jest jakiś rozdział. Coś tutaj umiera. Tutaj jest punkt zwrotny. Jakieś rozpoczęcie od początku. I mamy tak jakby uroburosa. Ale on jest jakiś taki zagmatwany tutaj. To jest jakaś regeneracja. Powolne wprowadzanie takich zmian, które pozwolą wyjść z jakiegoś zastoju. No, jak widzimy tutaj dziecko, to od razu widzimy, że to jest coś nowego, niewinność, zaufanie do natury, otwarte serce, jakieś niespodziewane, dobre, przyjemne chwile. A tutaj jest siła i moc mędrca i takiej koncentracji, tak jak Budda siedział pod drzewem i koncentrację miał ogromną. I taką siłę charakteru to tutaj jest właśnie takie zdawanie sobie sprawy ze swojego potencjału i z tego, kim się jest. A tutaj jest kąciki ust. Czyli chodzi o żywienie, odżywianie, zdrowie, bycie w dobrym zdrowiu, wprowadzanie balansu do swojego życia, taka potrzeba. To jest balans pomiędzy ciałem, umysłem i duszą albo duchem. Ekses, czyli za dużo czegoś jest tutaj. Trochę jak 9-10 buław. Takie przygniecienie.
taki moment złamania się człowieka w końcu od nadmiaru obowiązków. Kolory są przefantastyczne na tej karcie, pomimo tego, że mówi ona o załamaniu. Tutaj mamy też właściwie niebezpieczeństwo bycia zalanym wodą, czyli takim zalanym uczuciami i takim strachem jednocześnie. Takie dziwne, ciemne emocje jakieś. No, trudno się dziwić, jeżeli tak z taką siłą wodospad spada i człowiek znajdzie się pod nim akurat, no to rzeczywiście może to być siła wody, bo tutaj jakby siła wody jest. Tutaj mamy takie przyczepienie się, the clinging to jest takie złapanie się kogoś i trzymanie się kogoś takiego, ale to też jest jakiś tutaj ogień inspiracji i taka pasja na temat pewnie drugiego człowieka. Czasem mamy taki ogień pożądania czy potrzeba bycia razem, łączenia się w związek. Poprzez przywiązanie. Tutaj jest wpływ. Taka wzajemna atrakcja. Taka właśnie moc zbliżenia pomiędzy dwójką ludzi, którzy nagle czują, że są dla siebie stworzeni. Takie połączenie piękne. Tak, jak dwa kielichy w sumie. A tutaj mamy czas trwania pół roku. Mamy ten sam szczyt i jest on pokazany w różnych porach roku. Czyli jest to kontynuacja, taka moc. Jestem i jestem tą górą i stoję tutaj obojętnie, czy jest zimno, czy jest ciepło, czy jest wiatr, czy nie ma wiatru i tak dalej. Także to jest takie deep commitment, czyli to jest takie silne poczucie obowiązku stania w miejscu, bycia tą skałą, opoką. Tutaj jest odlot. Ptaki odlatują. Przyszedł czas odpuszczenia i odpoczynku. I tutaj to mniej więcej mi się kojarzy z 8 kielichami, żeby właściwie zostawić i pójść w swoją stronę. Coś, co już właściwie minęło, nie działa i trzeba iść. Tu wielka siła, silny charakter, autorytet. Mamy ten piorun i tu tą męską, ten okrąg to jest męska energia. A tu z kolei mamy taki progres, czyli posuwanie się do przodu, jakieś takie uzyskiwanie sukcesu, który jest widoczny dla innych też, bycie rozpoznanym. Też posiadanie jakby jasności umysłu. Bardzo jasna karta, żółty kolor, tak zielony, taka nadzieja też, że będzie powoli, a do przodu i do sukcesu. A tu ciemnieje światło, jak widzimy. I to jest takie chowanie się, takie bycie niewidocznym trochę, takie bycie niezauważalnym. To jest takie dbanie o siebie, schowanie się przez jakiś czas, żeby nie być widocznym i uspokoić się pewnie. A tutaj rodzina, czyli więzy krwi, życie rodzinne, społeczność, czyli cała rodzina nasza ludzka, różne twarze, różne kolory, my wszyscy jesteśmy jednością, powinniśmy być przynajmniej, bez żadnych uprzedzeń. To jest opozycja i to widać od razu. Mają inne punkty widzenia te dwie kobiety i właściwie to jest taka dysharmonia pomiędzy nimi. Każda ma swoją wizję i nie chce się zgodzić z wizją tej drugiej. Skądś to znamy. To są przeszkody tutaj, a jakieś nieoczekiwane
na przykład rzeczy takie jak sztorm na morzu, chociaż teraz to już możemy przewidzieć, że sztorm się zbierze, chociaż może nie zawsze, ale są teraz nowoczesne urządzenia, więc szybciej niż kiedyś. To jest też frustracja i taka walka z żywiołem. A to jest jakieś nowe podejście. Znalezienie jakiegoś rozwiązania. To co prawda to jest niebezpieczne stać tak, jak burza się szaleje. Ale to jest jakby jakieś uwolnienie tutaj symboliczne od czegoś. Mamy tutaj ten znak pioruna i wodę. Tutaj mamy jakieś odcinanie się, jakieś zmarniał ten krzaczek. To jest takie odpuszczenie i takie poświęcenie tutaj na tej karcie uwidocznione. Tutaj śliczna karta, która zrobiła na mnie duże też wrażenie jako ilustracja. To jest wzrost z kolei. To jest dzielenie się, to jest taka ekspansja. Wszystkie te kwiaty kwitną, rozwijają się, jest ich coraz więcej. Taka obfitość i taka ziemia, która rodzi. I rodzi piękno. Ten pan tutaj jest zdeterminowany, że on na pewno coś zrobi. Bez brania pod uwagę żadnych kompromisów. I wewnętrzny ma taką wewnętrzną potrzebę rozwiązania czegoś. I taki test charakteru tutaj jest, przynajmniej w tych słowach kluczowych, proszę. A tutaj taka atrakcyjność dwóch opozycyjnych mocy, czyli mamy tutaj takie uwodzenie, kuszenie, taki magnetyzm pomiędzy kobietą a mężczyzną. I to jest takie spotkanie się w połowie drogi, taka seksualna unia, czyli połączenie seksualne, akt seksualny to można też nazwać. W rękach mają dzwoneczki. Ona ma dzwoneczek, czy on ma dzwoneczek? Nie widzę, chyba on. A ona ma coś innego. Ciekawe. Tutaj połączenie, czyli spływa woda, łączy się w jedną wielką rzekę. To jest takie połączenie mocy. To się łączą siły i potem moc wody jest przeogromna. Jak się tak wszystkie te stróżki, które spływają z gór, połączą, to mamy potem wielką rzekę, więc jest to duża moc. Ale to kobiecy tutaj jest znak, bo mamy ten kwadrat i tutaj I Ching pokazany jest jako przerywany, tak? O, muchomory. I to jest wzrost. Tak jak grzyby właściwie potrafią przebijać ściółkę i wyrastać, to tutaj mamy taki właśnie taki progres, tak? Widzimy najpierw, albo nie widzimy, ale jest już grzybek i wychodzi i zdecydowanie wyjdzie i się rozwinie. To jest takie zbieranie pewności siebie i bycie rozpoznanym później. Taka promocja. Najpierw nie widać, a potem się wzrasta i widać nagle kogoś i jest. I ma sukces. Tutaj jest jakiś kłopot, jakieś restrykcje, depresja. Zresztą widać na karcie, że tutaj ktoś jest właściwie taki otoczony przez ptaki. Czarne ptaki, myśli może czarne. To trochę jak 8 mieczy mi tutaj pasuje. A tu jest skok do wody. Taki właściwie taka mądrość, jest przynajmniej w słowach kluczowych, mądrość, wgląd, intuicja i powrót do źródła. Takie wejście na dno, tam gdzie wszystko się zaczyna, czy się zaczęło, czyli takie zagłębienie się w sobie. Rewolucja.
To też zresztą widać. Mamy tu jakby Feniksa też jakby z popiołów, tu gdzieś taki ogień wstaje, taka transformacja, radykalna zmiana. Nowe jakieś posunięcie, które pozwoli na pójście w sukces. Tutaj mamy taki kielich i to jest taka wewnętrzna alchemia, to jest odnowienie wewnętrzne, odnowienie duchowe. Tu piszą o konsekracji, tak? Czyli o takim właśnie odnalezieniu głębokiej mądrości w sobie. Tutaj jest jakiś kryzys, szok, w ogóle są dwa pioruny, tu mamy te symbole. No jest to jakaś dramatyczna tutaj wizja, na niebie przynajmniej, i bardzo nieprzewidziane, coś jak wieża, jakaś zmiana, która jest właściwie czasem poza naszą, czasem właściwie zawsze poza naszą kontrolą. A tutaj medytacja, odnowienie, takie odłączenie się od świata, tylko wejście w siebie. Doświadczenie spokoju umysłu. Rozwój. I tutaj z koła, tak jak wcześniej mówiłam, na tej okładce czy na rewersach mamy tak jakby początek i rozkwita ten kwiat. Taki powolny postęp, kontynuacja. A to jest właśnie bardzo wymowna karta, która mówi o pannie młodej, która jest z jednej strony ubrana w białą, piękną suknię, ma bukiet czerwonych kwiatów, a z drugiej strony ma tutaj łańcuch opleciony wokół niej. To jest wejście w małżeństwo, w związek, który z jednej strony powinien być błogosławiony i super szczęściem być, natomiast trzeba zrezygnować z jakiejś części siebie na rzecz małżeństwa i to o to chodzi, że to może być też zaniżone poczucie własnej wartości i stąd poszukiwanie małżeństwa czy wejścia w związek małżeński, żeby się dowartościować, co nie zawsze jest zgodne z tym, co potem się dzieje. Właśnie przeczytałam na wakacjach książkę Będę z tobą aż do śmierci? Coś takiego autorki, która napisała Jedz, módl się i kochaj, Gilbert, Elizabeth Gilbert, ona chyba tak się nazywa. I to jest właśnie bardzo karta wymowna i nawiązująca, ponieważ książka jest cała o małżeństwie, o tym, dlaczego się pobieramy i czy musimy się pobierać i czy każdy musi mieć dzieci i tak dalej. Bardzo, bardzo polecam tą książkę. No jest na pewno otwierająca oczy na niektóre rzeczy i na instytucje małżeństwa, więc a propos tej karty, tak mi się skojarzyło. A tutaj obfitość i taka ilość obfitości, która jest wszędzie i w środku i na zewnątrz, taka kulminacja, zbiory, takie dożynki, też liczna karta. A tutaj mamy kogoś, kto wędruje, podróżuje i styka się z takimi nowymi rzeczami, które są bardzo nieznane. Tak jakbyśmy pierwszy raz lecieli gdzieś na kontynent inny, na przykład do Azji właśnie. Ktoś, kto nigdy tam nie był, może się zetknąć właśnie z różnymi sytuacjami, ludźmi nieznanymi. I w związku z tym może to być trochę trudne doświadczenie. To taka delikatność. Takie miękkie podejście, takie delikatne podejście. Bez żadnej przemocy, czyli dobroć, łaskawość. A tutaj mamy jakąś radość, taką piękną sytuację, gdzie mamy ważki, mamy kwiaty lotosu. To taka self-expression, czyli świat w ten sposób pokazuje swoje piękno i też my możemy w ten sposób pokazywać nasze piękno. Nie musimy na przykład reagować złością na złość drugiego człowieka. Możemy zareagować inaczej. Czyli spokojnie.
Tutaj mamy jakąś odpuszczenie negatywności, takie wzbudzenie w sobie harmonii. Jakieś podjęcie decyzji. Trochę to głupca przypomina, prawdę mówiąc. Tego pieska tu nie ma. Natomiast jest taka postać, która ma kijek i właściwie bardzo dużo ma takich tutaj listków, liści, które fruwają. A to mi się kojarzy właśnie z głupcem. To są jakieś ograniczenia, ponieważ nakładamy na siebie dyscyplinę taką. Jeśli sami na przykład sobie wprowadzimy dyscyplinę ćwiczenia codziennie rano, czy wczesne wstawanie, to jest właśnie taki rytuał, który prowadza nas w taką potrzebę wyciszenia, dojrzałości i zobaczenia, że to jest nam potrzebne, na przykład taki specjalny rytuał albo taką budowanie swojej cierpliwości, na przykład robienie ćwiczenia jogi codziennie wieczorem czy rano. A to jest własna prawda wewnętrzna, taka prawda serca, wizja, jasność. Ta osoba ma taką jasność w umyśle, w sercu, w sobie i siedzi w takim właśnie na liściu, ale taka jakby oświecona. To jest takie intuicyjne wiedzenie. A to są małe, małe jest piękne. I ten motylek. Znajdowanie w dziwnych zdarzeniach, czy rzeczach, czy różnych dziwnych stworzeniach takiej normalności tego, co robią. To jest takie bycie uważnym. To tak jak mówiłam o tej cud uważności, o tej książce, to tutaj taki cud uważności, zobaczenie tego motylka, że on jest i że on może jutro nie będzie, ponieważ motyle nie żyją długo. Albo też motyl może symbolizować połączenie z kimś, kto już w naszym życiu nie jest, kto odszedł. Tutaj jest jakoś zakończenie, przebiegnięcie maratonu na przykład, zwycięstwo. Praca, która jest dobrze wykonana. Jakieś taki sukces i zadowolenie, radość, szczęście z tego zakończenia. Jakieś sprawy może. A to jest przed zakończeniem. To taka niepewność i wchodzenie na lód, który nie do końca wiemy, czy wytrzyma nas. Więc to jest taka niestabilna kondycja, takie właściwie podążanie po takim bardzo cienkim lodzie. Może się uda, a może nie. To jest ta wątpliwość. Piękne są te karty, tak uważam. I mają świetny przekaz. Na pewno będę z nimi pracować. Nie wiem, czy akurat w czytaniach, ponieważ troszeczkę trzeba się nauczyć systemu, ale na pewno dla siebie porobię parę rzeczy, być może w czytaniach prywatnych. Zobaczymy, co tutaj Talia nam powie, jak współpraca się będzie układać. Będzie dużo emocji na ten temat. Odwaga też tutaj jest, wejścia w te emocje. No, bardzo ciekawe. Dużo wody, dużo intuicji. Ciemne emocje też się mogą zdarzyć. Bardzo fajna talia. Dziękuję Wam za uwagę. Jeśli ktoś ma ochotę kupić, to ona jest dostępna cały czas na Amazonie UK, tak jak mówiłam. Być może gdzie indziej też. To w zależności, gdzie mieszkacie. Nie wiem, czy w Polsce akurat jest dostępna. Ale pozdrawiam Was i życzę Wam bardzo udanego dnia. Albo dobranoc, jeśli ktoś ogląda wieczorem.